Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko, Fakty i Ciekawostki. Dzisiaj chciałem powiedzieć o sensie rejestracji kart SIM. Jak można było ostatnio, powiedzmy, w telewizji obejrzeć czy przeczytać, powiedzmy, jakieś artykuły na portalach. Kwitnie handel w internecie, powiedzmy, czy to powiedzmy w ogłoszeniach zarejestrowanymi kartami SIM. Najprawdopodobniej karty są albo rejestrowane na jakieś, powiedzmy, osoby, czy to bezdomne, czy powiedzmy na jakichś meneli. Głównie jaki będzie efekt tego? No, efekt będzie tej rejestracji tych kart praktycznie żaden, dlatego że jeżeli można zarejestrować kartę, powiedzmy, na jakąś osobę, która i tak nie wie nawet pewnie, że będzie zarejestrowane na nią pewnie kilkaset, jak nie kilka tysięcy różnych kart, no to efekt rejestracji kart będzie zerowy, dlatego że i tak ktoś, kto będzie chciał popełnić jakieś, powiedzmy, przestępstwo, czy coś tam oszukać kogoś, to i tak sobie taką kartę załatwi tak naprawdę i już, powiedzmy, tam ktoś z rządu wyszedł i powiedział, że no, te osoby, co rejestrują karty, mogą być, powiedzmy, karane. No ale co z tego, jak to są najpewniej, to są osoby w ogóle anonimowe, czyli takie, które i tak nie, albo policja nie będzie w stanie ich w ogóle znaleźć, bo są to osoby jakieś, powiedzmy, które żyją poza społeczeństwem, czy nawet powiedzmy, jakieś fikcyjne. Może być taka sytuacja, że część tych kart będzie na jakieś fałszywe dane, powiedzmy, zarejestrowana, czy z fałszywymi dokumentami, także według mnie miałoby to sens taka rejestracja tych kart SIM, jeżeli by to było faktycznie dokładnie sprawdzane, powiedzmy, tożsamość danej osoby, czy to jest ta osoba, ale tego i tak się nie ominie tak naprawdę. Rejestracja kart SIM tylko praktycznie utrudnia normalnym osobom, dlatego że muszą specjalnie się przejść, powiedzmy, gdzieś czy do kiosku ruchu, czy na pocztę, powiedzmy, czy do operatora, żeby zarejestrować taką kartę SIM, powiedzmy, a ktoś, kto będzie chciał zrobić jakiś przekręt, to i tak będzie miał dostęp, powiedzmy, do już zarejestrowanej gdzieś tam na jakieś fikcyjne osoby takie karty SIM. Także to by było na tyle odnośnie mojego komentarza na ten temat. Dziękuję i pozdrawiam.